Hej, cześć, witajcie, z tej strony Foxes. W tym filmie chciałbym pokazać wam paczkę modów, jaką zrobiłem i jednocześnie spytać się was, czy chcielibyście zobaczyć serię z tej paczki u mnie na kanale. Mody wam się teraz wyświetlają, także możecie sobie zapauzować, zobaczyć na czym to mniej więcej polega, jeśli ktoś tam jest mniej obeznany w modach. A ja wam teraz pokażę mniej więcej, bo cała paczka jest zrobiona na zasadzie, że ma być to po prostu jak najtrudniejszy Minecraft. Tak jak widzicie tutaj, zombiaki szybciej zasuwają, nie palą się, ale o tym zaraz wam opowiem. Więc tak, dobra. Porespimy wam. Dobra. Porespimy tutaj kilka potworów, jakie są dodane. Ten będzie hałasował, bo on nie jest z tego świata, bo on jest z Netheru, jeśli dobrze kojarzę. Tak, tu mamy na przykład moba. On jest ciekawy, bo on respi małe pająki, które po chwili zmieniają się w duże pająki. Zobaczymy, czy zaraz jakiegoś wypluje. Dawaj, ziomek, wypluj jakiegoś. Dawaj, dawaj, dawaj. O, widzicie? Wyrzucił pająki i one się będą w duże zmieniać po prostu. No mamy tutaj też takiego ziomka. Ogólnie mam wgrany mod, że pokazuje, ile mają żyćka różne moby. Tu mamy też takiego ziomka. Tu są duchy w ogóle. Duchy niektóre są właśnie... one się respią w różnych biomach, bo w Netherze jest pełno potworów też dodanych, ale tutaj też one się respią w nocy i po prostu niektóre się palą w słońcu. O, widzicie, tutaj się już te pająki powyrastały, że tak powiem. Dobra, uciekniemy od nich kawałek, bo oni hałasują strasznie. Tak, mod, który jeszcze jest fajny i jest dodany, żeby wam nie pokazywać non-stop takich... no, po prostu wszystkie tam potwory są mniej więcej już takie znane i oklepane z tych modów. A tutaj macie takiego oto pana Slendermana, którego sobie przyzwałem. Czekajcie sekundę, żeby on się nie darł, bo on obrażenia dostaje. Którego sobie przyzwałem właśnie tutaj tym totemem. Po prostu kładę sobie dwa obsydiany. Tutaj sobie gifuję taki Slenderman spawner. No i już taki typiarz może mi tutaj do świata zawitać. 100 HP ma w ogóle. Też mega mocny typ. Ale to nie wszystko, bo jako że paczka ma być zrobiona pod hardcora, to i w wodzie się coś będzie złego znajdować. Tylko muszę to wypatrzeć. Nie wiem, czy się zrespiło teraz, bo żebym tam porespił mobów pełno. Nie wiem, czy to się zrespi. Aczkolwiek jest dodane, tylko że one się respią tylko w oceanie, z tego co mi wiadomo. Klipery, które normalnie pływają i wybuchają. Tak, dodałem coś takiego też. Też są dodane właśnie mody na... kurczę, nie pamiętam jak on się nazywa, wam się tam wyświetlał. Jest mod na jaszczurki po prostu. Takie mega duże jaszczury. I kwestia jest taka, że ja bym po prostu nagrywał z tego pyk na hardzie. I by po prostu z tego była seria. Szukam tu jeszcze, bo... O! Może zaprezentujemy. Tutaj jakieś errory z OpenGL-a. Ja ogólnie to robię na wersji 1.7.10, także on tutaj coś nie wczytuje. Ogólnie to się prezentuje mniej więcej tak. A, nie tego przyzwałem, co chcę. Bo jeden typo nawet mnie na hita zdejmuje w jak zbroi. Oczywiście tam można później craftować jakieś przedmiotki w tych z tych typiarzy. Kurde, szukałem, który to był takim kozakiem tutaj. Największym na świecie. Czekaj, że mogę tu się porespić jeszcze paru. O, ta typiara to się w ogóle drze straszliwie. Tak, tu mamy jeszcze duchów trochę. Te duchy są z piekła. Ogólnie jak wszedłem do... O,
ten koleś jest chyba normalnie niewidzialny i on zadaje obrażenia i nudności wywołuje. Ogólnie jak wszedłem do piekła, to straszne dźwięki się tam działy i dzikie rzeczy się tam odcieniały. No ale dobra, poza takimi mobami, stricte z modów, mamy też zwykłe, tutaj zombiaki i tak dalej. Teraz tak, mam, dobra, na harda sobie ustawię. Jestem na hardzie i jest dodany mod, który robi coś takiego, jak widzieliście, że zombiaki się nie palą i zombiaków się respi masa. Tylko musimy poczekać, aż on po prostu zakmini, że harda odpaliłem. Przed chwilą to skipowałem napis fulla. Zrobimy sobie małą przechadzkę po terenie. Czy tu się coś chce porespić? Nie, nie wiem, czemu mam ten błąd z tym OpenGL-em, ale w żaden sposób to na wydajność zbytnio nie wpływa. No teraz oczywiście jak na złość się nic nie chce zrespić. O, jest kumpel, już się zaczynają pojawiać kumple. O, respią się kumple, dobra. Tak, respią się takie kumple. Takie kumple są dosyć szybkie. Teraz trochę niezbyt ogarniają. Ogólnie chodzi o to, że jak będę na otwartym jakimś terenie biegał, to tego się będzie respić pełno. I po nocy, jak będą zostawać te moby lepsze, które zdejmują mnie na hita, to no może być lipa fest. I testowałem to i sobie w pewnym momencie ustawiłem taką wartość, że mi się gra nie chciała odpalić, nie? Tyle ich po prostu dałem. No. A i ogólnie te zombiaki wybijają mi zwierzęta też, żebym miał ciężej. Także będzie myślę ciężko trochę o uprawę jakiejś farmy, jakichś takich tego typu rzeczy. No i co? I w sumie to z grubsza na tyle. Tak to się prezentuje. Wiadomo, że jak się to tam wszystko poogarnia w trakcie normalnej gierki, to nie będę miał tam żadnych setów ani super rzeczy. To będzie problem przetrwać pierwszą noc, myślę. No ale to od was zależy, nie? Ja tylko daję propozycję, żeby potem nie było: "Ły, panie, Minecrafta robisz, a my nie chcemy". Także ja się was pytam, czy chcecie, czy nie chcecie, piszcie w komentarzach. Jak chcecie, to lajkujcie, jak nie chcecie, też lajkujcie. No i co, to będzie na tyle w tym filmie. A no i mam shaderki, dlatego się fajnie świeci Creeper. Wybuchnij. No, mam shaderki, dlatego się fajnie świeci Creeper. I to będzie na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że wam się podobał. Trzymajcie się, hejeczka.